kto wam pozwolił? Suki wściekłe. Beze mnie igrać sobie piekłem? A zwłaszcza wciągać w tę kabałę Macbetha? Aby tak zuchwałe popełniał zbrodnie? A ja co? Ja, która wielbię wszelkie zło i je pomnażam. Mnie już nie ma? Czy jestem ślepa? Głucha? Nie ma? By mnie pomijać w tej aferze? Ale najbardziej, powiem szczerze, to złości mnie łamanie reguł. Bo nie jest to nieważny szczegół, że mu sprzyjacie dla zabawy, a nie dla naszej wielkiej sprawy. Komu służycie? Mnie? Czy jemu? Tej kupce prochu? Śmiertelnemu? A kto tymczasem korzyść ma i pnie się w górę? On! Nie ja! Czymże zasłużył na to sobie? Przede wszystkim, czy w sposobie, w jaki niesiecie go na szczyty, piekielny podstęp jest ukryty? Czyście podjęły jakie próby, by doprowadzić go do zguby? Podpisał pakt? Cyrograf? Skąd? Więc naprawiajcie teraz błąd. On chce was pytać dzisiaj z rana, jaka mu przyszłość jest pisana. Nad Acheronem, rzeką smutku, macie tam czekać nań do skutku z wszystkim, co trzeba w takich razach. Z wrzącym ukropem w kilku wazach i księgą czarów. Ja tymczasem pomknę w ciemności, borem, lasem i zaplanuję dalszy ciąg. Zginię fatalnie pośród mąk w samo południe. Pod księżycem tworzy się kropla. Ja ją chwycę, gdy będzie spadać, i sporządzę z niej wywar, który budzi żądzę nieśmiertelności, wbija w pychę. Macbeth od tego zmysły liche do reszty straci i uwierzy, że jest mocarzem wśród rycerzy niepokonanym. Śmiać się będzie ze śmierci, z losu. W tym obłędzie zajdzie na sam wierzchołek buty i tam polegnie w stal zakuty.